Azbut realizuje przy ulicy Prostej na Warszawskiej Woli, tuż przy rondzie Daszyńskiego, inwestycje Towarowa Towers. Na kompleks złoży się 5 budynków. Powstaną dwie 29-kondygnacyjne wieże z 325 i 252 mieszkaniami wykończonymi pod klucz. Do tego dojdą niedługo 3 apartamentowce mające od 7 do 12 kondygnacji. Budynek CE właśnie wyłonił się konstrukcją ponad poziom terenu. Inwestycja Azbut to w tej chwili najwyższe apartamentowce budowane w Warszawie, a zarazem pierwsza wysoka mieszkaniówka w nowym centrum biurowym na Woli. Konstrukcja osiedla rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku i potrwa 41 miesięcy. Zakończenie budowy planowane jest na trzeci kwartał 2024 roku. Wysokość bliźniaczych wież stanowiących dominantę całego kompleksu to 95 metrów. W sumie, tylko w dwóch wieżach, powstanie tu prawie 600 mieszkań, a w ramach całego osiedla budowanego w tym miejscu przez dewelopera, około 900. W środku znajdą się apartamenty od niewielkich studiów mających 29 metrów kwadratowych, aż do dużych, rodzinnych mieszkań mierzących aż 147 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Autorami projektu architektonicznego są architekci z pracowni FS&P Arcus, a na generalnego wykonawcę została wybrana spółka budowlana Hochtief Polska z Warszawy. Apartamentowce o wysokości od 6 do 29 kondygnacji wzniesione będą w stylu modernistycznym z zastosowaniem prostej bryły. W elewacji użyte będą obszerne przeszklenia oraz panele wykończeniowe w odcieni bieli i czerwieni. W części inwestycji przewidziano lokale usługowe na parterze. Na terenie inwestycji będą funkcjonować lobby z recepcją oraz wspólna strefa relaksu z klubem fitness. Między wieżowcami założony będzie zielony dziedziniec z alejkami spacerowymi i punktami gastronomicznymi. W apartamentowcach zostaną zainstalowane cichobieżne windy. Przewidziano miejsca postojowe na podziemnym parkingu. Wieża A osiągnęła już swoją docelową wysokość. W wieży B natomiast trwają prace nad ostatnimi kondygnacjami. Jednocześnie w obydwu wysokościowcach trwa montaż elewacji oraz prowadzone są prace wewnątrz obiektów, między innymi rozprowadzenie instalacji i prace wykończeniowe. To tyle na temat Towarowa Towers. Oceń film i wyraź swoją opinię na temat inwestycji w komentarzu pod filmem. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami o inwestycjach w Polsce. Cześć!